Igoriankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Górskim Karabachu, czy jak wolą Azerow Azerowie o Karabachu. Czy grozi nam wybuch nowej wojny, nowego konfliktu? Zbrojnego. Spróbujemy wyjaśnić, co się dzieje, o co chodzi z kryzysem humanitarnym, na ile on jest poważny i, i czym on jest spowodowany. Dzisiaj o tym w układzie otwartym. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów, bo to dzięki Wam mogę robić te programy. Pozdrawiam wszystkich mecenasów. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam albo na mój profil w serwisie patronite.pl, albo jeśli jesteście właścicielem, czy szefem, czy szefami firmy. I chcielibyście zostać mecenasami, zapraszam do kontaktu ze mną. A teraz zaczynamy. A oto Mecenasi Układu Otwartego. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże, jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma 2 zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Wojciech Górecki, ekspert ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zadam pytanie we wstępie o tym, czy, czy grozi nam konflikt zbrojny, um, czy grozi nam jakby nowa odsłona, odsłona wojny. Z czego się wzięło moje pytanie? Najpierw wyjaśnię. Ponieważ kilka dni temu byłem tam, miałem, pojechałem dosłownie na, na krótko i miałem mieć okazję wjechać do Górskiego Karabachu, do Karabachu i do, do Górskiego Karabachu, ale okazało się, że nas nie wpuszczono, właśnie dlatego, że zaczęły się jakieś ruchy wojsk. I powiedziałem, że są, tam doszukaliśmy jakiejś informacji, że były jakieś strzały po jednej i drugiej stronie. Strona azerska mówiła, że to wojska armeńskie się przesuwają, czy te, te wojska armeńskie stacjonujące. W Górskim Karabachu z kolei doszukają się informacji od strony armeńskiej, oni oskarżają Azerbejdżan o, o prowokację, o przesuwanie swoich wojsk. Co, opowiedz jakby, co co to wszystko znaczy? Czy grozi to wybuchem kolejnej wojny? No rzeczywiście mamy odsłonę kolejną eskalacji. Rzeczywiście, Azerbejdżan podciągnął swoje wojska wokół tej części Karabachu, która jest kontrolowana jeszcze przez Ormian. A także rozlokował te wojska w pobliżu granic z Armenią i takie napięcie to jeszcze związane z blokadą drogi łączącej górski Karabach z, z Armenią jest związane. Natomiast moim zdaniem do wojny nie dojdzie tym razem i to nie dojdzie z dwóch powodów. Po pierwsze, Azerbejdżan, gdyby zechciał sięgnąć po tą część Karabachu, gdzie cały czas utrzymuje się armiańskie para państwo, tak zwana Republika Górskiego Karabachu, nieuznane separatystyczne państwo, to które oczywiście należy do Azerbejdżanów zgodnie z zasadą integralności terytorialnej nienaruszalności granic, to nawet Armenia to przyznaje. No ale kontrolują ten teren jeszcze władze separatystyczne, niedawno wybrali nowego Prezydenta w ostatnią sobotę, sam wela, no to gdyby Azerbejdżan tam wkroczył z wojskiem, no to jednak zetknąłby się z rosyjskimi siłami pokojowymi, które tam stacjonują, kiedy wybuchła poprzednia wojna w 2020 roku tych wojsk pokojowych nie było. Teraz te, te wojska są i każda większa akcja, poza zajęciem jakiejś kolejnej pozycji wzgórza. Mam na myśli tutaj zajęcie czy Stepana Kertu po Azerbejdżansku Hękenji czyli stolicy Górskiego Karabachu, czy, czy jakichś większych węzłów komunikacyjnych, no, siłą rzeczy Rosjanie by musieli jakoś zareagować. Ja bardzo wątpię, czy Azerbejdżanowi zależy na e, jakimś tego typu konflikcie z Federacją Rosyjską. Z... Pytanie, czy, pytanie, czy Rosjanie rzeczywiście by zareagowali, bo jak rozumiem, oni starają się w tej chwili nie ingerować w to i być tylko trochę takim świadkiem całej sytuacji. Tak, oni nie ingerują i o tej blokadzie, o której zapewne jeszcze porozmawiamy y, y, też, też nie zajmują tutaj w tej sprawie jakiegoś zdecydowanego stanowiska, starają się uniknąć konfliktów w miarę możliwości, no bo po prostu chcą tam zostać jak najdłużej. Rosja chce tam te wojska utrzymać. One zostały wprowadzone po raz pierwszy w historii, właśnie w 2020 roku, po II wojnie karabaskiej, i termin ich stacjonowania wyznaczono na 5 na lat, i, i on może być przedłużony, jeśli obie strony żadna ze stron nie zaprotestuje. To już mam dwa lata, nam zostało jeszcze. Także, także rzeczywiście jest rozczarowanie przede wszystkim ze strony Armenii, że, czy armiańskiej strony, że, że te wojska nie, nie reagują w żaden sposób na, na, na różne rzeczy, które się tam dzieją. Natomiast no, też Rosja by nie mogła stracić twarzy. A gdyby jednak doszło tutaj do, 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 do przejęcia kontroli siłowego, przejęcia kontroli nad jakimiś zna bardziej znaczącymi obszarami, no to, 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 to i Rosjanie nie zareagowali, no to, to byłaby taka strada hmm. twarzy. Zanim porozmawiam dalej, wyjdziemy, bo też chcę o, o roli Rosji porozmawiać, to spójrzmy na mapę i wyjaśnijmy naszym, tym osobom, które oglądają nas na YouTubie. Państwo widzicie tę mapę, a tym, którzy słuchają, to spróbujmy to opowiedzieć. To jest ten, ten jaśniejszy o, o, o taki no, kształt w, na mapie na wschodniej części Azerbejdżanu, blisko Armenii, ale nie dotykającej Armenii, to jest właśnie Górski Karabach. Armenia też, Azerbejdżan, jest też kawałek Azerbejdżanu po drugiej stronie Armenii, tak, na Hitszewan, który Azerowie no, bardzo narzekają na to, że nie mogą bezpośrednio przez Armenię tam się, tam się przemieszczać. I wzdłuż tej linii Azerowie, jeśli chcą dojechać do, do drugiej swojej części, to na Czechowany muszą jechać albo przez Iran, albo jakimiś innymi środkami, albo powietrzem. Albo powietrzem jest to duży problem. Ale w związku też Iran jest bardzo zainteresowany tym, żeby tam się nic nie działo. Tak, jeżeli, dlatego to mówię, bo po pierwsze, w te kilka dni temu, kiedy ja tam byłem, to też doszły informacje, nie wiem, na ile potwierdzone, że była jakaś wymiana ognia na, na granicy tej części na Hiczewańskiej Azerbejdżanu z jakimiś ormianami, były jakieś strzały z jednej i z, dru z drugiej strony. I rozumiem, że Iran bardzo się obawia, że Azerbejdżan będzie chciał przejąć ten, stworzyć taki korytarz. I wtedy jakby oni będą mieć kory korytarz łączący ich dwie części państwa, no wtedy Iran może mieć problem z komunikacją z Armenią. Tak? Zarówno Armenia jak i Iran chcą zachować bezpośrednią trasę łączącą te dwa kraje. W związku z tym, gdyby Azerbejdżan jakiś taki korytarz utworzył do Republiki Nachiczewańskiej eksterytorialny, no to byłby kłopot, bo był, byłaby przecięta komunikacja pomiędzy Iranem a Armenią, więc oczywiście zgoda co do zasady na tranzyt jest strony armeńskiej, na ten tranzyt do Republiki nachczewańskiej. Natomiast dyskusja się toczy, jaki będzie status tego szlaku, tej, tej, tej trasy, tej drogi. Armianie wykluczają, żeby to była trasa eksterytorialna. Z kolei Azerbejdżan domaga się, żeby mieć szczególne prawa na tej, na tej drodze. Tak jak popatrzymy na mapę, to zobaczymy, że Nahiczewań, ta enklawa, czy eksklawa w zasadzie azerbejdżańska, graniczy nie tylko z Armenią i Iranem, ale też ma kilkukilometrowy dostęp do Turcji. Tam jest przejście graniczne, czyli otwierając drogę przez Armenię do nachiczewania z tej zasadniczej części Azerbejdżanu, jednocześnie Azerbejdżan uzyskuje lądowe połączenie z Turcją. Tutaj tak na marginesie mało osób, nawet patrzących na mapę, zdaje sobie sprawę, że Turcja jest krajem jedynym na świecie, który graniczy ze wszystkimi trzema państwami Kaukazu Południowego. Natomiast ta mapa jest już nieaktualna. To jest mapa, która pokazuje stan. Z, jeszcze z okresu Związku Radzieckiego, kiedy to, co tutaj jest nazwane Nagornym Karabachem, czy Górskim Karabachem po polsku, było obwodem autonomicznym w ramach Sowieckiej Republiki Azerbejdżańskiej, w ramach Związku Radzieckiego. Natomiast obecnie na około 2 trzecich tego obszaru, na północnej części środkowej, istnieje właśnie to para państwo ormiańskie, nieuznana Republika Górskiego Karabachu. Natomiast Południowa część, około 1 trzeciej tego, co widzimy, tej jaśniejszej plamki, to, to już przeszło po prostu pod kontrolę Azerbejdżanu. Znaczy to, że to jest nieaktualna mapa, to nie znaczy, że ona jest zła, czy, czy, czy że nie możemy się nią posługiwać. Po prostu nie ma aktualnych map, które by dokładnie pokazywały, kto co kontroluje w tej chwili. Jeszcze należałoby oczywiście umieścić rosyjskie siły pokojowe. I jeszcze korytarz, także poglądowo, oczywiście, ta mapa ma, ma znaczenie, no bo cały czas strony się odwołują do byłego wodu autonomicznego, który tutaj kształty widzimy. I, bo jest jeszcze jedna rzecz. Znaczy, w tej chwili porozmawiam o tym korytarzu, prawda, e, humanitarnym. E, znaczy, o, tym, o tej drodze. Mhm. E, z jednej strony jest droga z Lacinu łącząca, łącząca Armenię i, i Górski Karabach, i z drugiej strony. Od strony Azer Azerbejdżanu jest droga docierająca do, do miejscowości Agdam. I teraz obie te drogi są zablokowane. Znaczy tak, istnieje jedna droga. Ta druga przez Agdam została niedawno dociągnięta, bo te tereny kontrolowali do 2020 roku Ormianie. Natomiast cała komunikacja się odbywała przez Laczyn, przez tak zwany korytarz laczyński, no dlatego że w Armenii i w górskim Karabachu mieszkają Ormianie. I oni potrzebowali ci Ormianie Karabascy kontaktu z Armenią. Natomiast Azerbejdżan, po tym jak wygrał drugą wojnę karabaską, zdobył te tereny wokół Karabachu i część samego Karabachu, no to zaczął po prostu integrować te, te tereny z resztą kraju, budować infrastrukturę, budować drogi. No i w tej chwili istnieje taka droga, tak, od takiego miasta Barda, zresztą bardzo ładnego azerbejdżańskiego, biegnie do Agdamu. I dalej w stronę, w, stronę, w stronę właśnie Stepana Kertu, czy też Hankendi, czyli stolicy Górskiego Karabachu. Natomiast ona nie jest drożna, bo, bo, bo ona została niedawno wybudowana i ona nie była przejezdna przez, przez wiele, 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 wiele lat. Ale jak mi mówiono, ona już jest przejezdna, i dzisiaj Azerbejdżan no. chciałby dostarczać tamtędy, jak twierdzą pomoc humanitarną, ale jest ona blokowana przez drugą stronę. Czy ona dochodzi do terenów kontrolowanych przez Ormian i tam mm. rzeczywiście po drugiej stronie jakieś tam drogi są, natomiast ona jest dokończona po stronie tej, gdzie kontrola jest Baku, jest Azerbejdżanu. No, natomiast od drugiej strony i pewnie technicznie można by coś tam było puścić, chociaż cała droga nie jest gotowa. Jest na, na, na tym odcinku, gdzie, gdzie Azerbejdżan kontroluje. Natomiast tam z kolei miejscowi Ormianie blokują jakikolwiek przejazd, no bo nie chcą dostawać pomocy humanitarnej od Azerbejdżanu, natomiast Azerbejdżan blokuje drogę przez Laczyn, tym korytarzem laczeńskim. w związku z czym w górskim Karabachu tym kontrolowanym przez Ormian jest bardzo trudno z zaopatrzeniem, jest deficyt żywności, lekarstw, paliwa nie ma, no stoi komunikacja publiczna na przykład, mało kto ma jakieś resztki, może gdzieś tam paliwa zaoszczędzonego, no to to, to je wykorzystuje. No bo to wszystko od, 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 od czerwca, jako taki środek nacisku Azerbejdżanu na właśnie Ormian Karabachskich. Celem jest likwidacja tych struktur parapaństwowych i po prostu przejęcie tego obszaru przez Azerbejdżan. Dla, właśnie chciałem jeszcze pogłębić dlaczego obie strony to robią. Znaczy, dlaczego z jednej strony Azerowie blokują tą drogę laczyńską. I spotka ich za to krytyka z całego świata, tak? no, masę apeli, odblokujcie to, bo tam jest tragedia humanitarna. No, ale oni mówią na to, że no, my chcemy dostarczać pomoc i nawet próbujemy, tylko że Ormianie jej nie puszczają. I czy rzeczywiście jest aż tak źle, że i dlaczego Ormianie ich nie puszczają? Czy jest, czy jest tak, skoro jest tak źle, no, to dlaczego nie, nie chcą nie chcą, żeby tam ta pomoc od drugiej strony wjechała? Azerbejdżan blokuje tą drogę od połowy grudnia. Ta blokada miała różne formy i, i, i różne natężenie. Zaczęło się od blokady y, aktywistów ekologicznych. Tutaj cudzysłów trzeba postawić, bo taka akcja by się nie mogła odbyć w warunkach azerbejdżańskich, bez zgody, bez, bez, bez jakiejś inspiracji władz, tym bardziej, że dostęp na te tereny, które zostały odzyskane w II wojnie karabaskiej jest utrudniony, to jest całkowicie zrozumiałe, bo tu są zaminowane obszary i tam nie można po prostu tak wjeżdżać, bo, no bo to jest po prostu nie, niebezpieczne. Natomiast później Azerbejdżan, z 23 kwietnia dokładnie, w mojej mieniny ustanowił... E, Związek <śmiech> oczywiście <śmiech> nieprzypadkowy. Wojtek Górecki <laughs> spędził wiele w Azerbejdżanie. Ustanowił posterunek kontrolny na, na, na y, y, trasie wiodącej przez Laczyn, po czym w, w, w czerwcu rozpoczęła się blokada taka bardzo już skuteczna i, i taka, taka y, można powiedzieć, Pełna. Przepuszczani są najwyżej ciężko chorzy ludzie z transportami Czerwonego Krzyża, którzy jadą na jakieś leczenie do Armenii. To takie samochody się przepuszcza. Natomiast po co to Azerbejdżan robi? No, z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zmusić do, do ustąpienia karabaskich Ormian. Prezydent, prezydent Azerbejdżanu powiedział to wprost, że oczekuje, że przywódcy tego państwka nieuznawanego rozwiążą swoje struktury i oddadzą się w ręce azerbejdżańskich władz, a wtedy mogą liczyć na amnestię. Bo to państwo jest praktycznie nie uznawane przez nikogo, ale wspierane po cichu przez Rosję. To para państwa. E, wspierane przez Armenię przede wszystkim. No oby, i Armenię oczywiście. E, natomiast e, oczywiście w tej chwili Armenia ma dużo mniejsze przełożenie na Karabach z paru powodów. Między innymi z tego powodu, że w Armenii kto inny jest władze władzy niż w górskim Karabachu. Tam, e, ta sama ekipa była do 2018 roku. Tak zwany klan karabachski, zresztą wywodzący się z Karabachu. Po czym e, w 2018 roku w Armenii doszedł do władzy człowiek, który nie miał z Karabachu nic wspólnego, obalił, odsunął od władzy klan karabaski, i, a który został u władzy w Karabachu, więc, więc to, 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 to są inni politycy, inne siły polityczne, to raz. To był człowiek, zdaje związany z Moskwą. Ten, znaczy, który przy, ten, który przez jeden z poprzednich władców państwa karabaskiego. Znaczy, Karabach cały czas jest rządzony hmm. przez ludzi, którzy się bardzo orientują na, na Moskwę. Tak. Hmm. I poprzedni, poprzednia ekipa rządząca w Armenii też. Paszynian, premier Armenii, czyli w armeńskim systemie politycznym główna figura, bo w Azerbejdżanie prezydent. W systemie prezydenckim w Armenii, w parlamentarno-gabinetowym premier kraju. Tam nawet prezydent nie jest wybierany w wyborach powszechnych, mówię o Armenii. No to on, on jest bardziej sceptyczny co do, co, do, co do Rosji. Natomiast władze karabaskie no do tego stopnia są prorosyjskie, że w 2021 roku wprowadziły język rosyjski jako drugi język urzędowy w Karabachu. W Armenii jest język ormiański. No i Armenia ma coraz mniejsze przełożenie wycofała swoje wojska. Azerbejdżan uważał, że, uważa, że nie wycofała, o tym za sekundę powiem, ale Armenia twierdzi, że swoje wojska z Karabachu wycofała, natomiast cały czas utrzymuje Karabach ze swojego budżetu, więc oczywiście mm, oczywiście kara, jakieś tam jeszcze przełożenie y, czy też instrumenty ma, ale już niewielkie Armenia na Karabach, natomiast te władze karabaskie się orientują rzeczywiście na Moskwę, y, która jest reprezentowana w regionie przez, y, przez rosyjskie siły pokojowe. I teraz, yy... Czy mam taką paradoksalną sytuację, bo w ostatnim czasie Armenia odsuwa się czy, no, od Rosji, tak? Bo w ostatnich dniach w ogóle był w e, e, ambasador Armenii, był wezwany tak w Moskwie do, do MSZ-u i tam jest z jednej strony tu jest napięcie, z drugiej strony Azerbejdżan też nie, nie jest w rewelacyjnych stosunkach z Moskwą. Azerbejdżan nie jest w rewelacyjnych stosunkach z Moskwą, ale Azerbejdżan prowadzi taką transakcyjną politykę tak. i jest w stanie się z Moskwą porozumieć, aczkolwiek też, też jest dosyć asertywny. To Natomiast... jest bardzo ciekawa taka moja obserwacja. Mhm. Tam, jak ja ich pytałem, na przykład o. Przez bardzo niedługo byłem dwa, trzy dni, pytałem ich o stosunek do wojny na Ukrainie, to prawie tak jak nas. Tak? Mhm. Ponieważ oni mówią o integralności terytorialnej Azerbejdżanu, mając na myśli Karabach. To tak samo mówią, że absolutnie terytoria, integralność terytorialna Ukrainy jest bardzo ważna, i potępiają Moskwę. Tak i prawie mówią językiem takim jak my. Ale jednocześnie tam widziałem Rosjan, dziennikarzy rosyjskich, i, i jakby no widać było, że te relacje utrzymują przez, przez cały czas. Tak, oczywiście to jest, to jest bardzo pragmatyczna polityka. Natomiast problemy z integralnością terytorialną zbliżają takie kraje jak Azerbejdżan, Gruzję. Ukrainę czy Mołdawię. bardzo często podały te argumenty właśnie że Gruzja, tak. Mołdawia, Ukraina. No i to jest czynnik, którego my nie doceniamy, to nawet, nawet yy, ktoś się dziwił była taka dyskusja, dlaczego? Yy, takie dobre relacje z Azerbejdżanem, a Ukraina, skoro zupełnie inny typ władzy jest w obu krajach, no właśnie przez, przez wspólnotę losów pewnego rodzaju. Yy, I też problemy z Federacją Rosyjską, tutaj oczywiście dużo większe w przypadku yy, Ukrainy, to jest eufemizm. Natomiast yy, rzeczywiście Armenia yy, jest Rosją rozczarowana, bo Rosja Armenii nie pomogła. Rosja jest sojuszniczką yy, Armenii. Yy. I to zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i w wymiarze takiego, mówiąc... Bardzo na wyrost postsowieckiego NATO, czyli Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego. No i dopóki wojna się toczyła w Karabachu, to można było zrozumieć, że Rosja nie interweniuje, natomiast w momencie, kiedy tutaj, nawet Rosja zakończyła poprzednią wojnę i nie dopuściła do totalnej klęski Armenii, natomiast potem jednak nie, nie wykazała jakiejś tam sojuszniczej solidarności, kiedy atakowane były cele na terenie samej Armenii i OBZ, Organizacja Układu Bezpieczeństwa zbiorowym też nie, w związku z czym narastało rozczarowanie postawą Rosji. No i ta Armenia, która tradycyjnie odbieraliśmy jako taką prorosyjską, no w tej chwili rzeczywiście stara się od Moskwy dystansować. W wymiarze taktycznym to ma na celu po prostu zwrócenie uwagi Europy, świata zachodniego na, na Armenię. My tam mamy, my mówię, Unia Europejska, misję unijną obserwacyjną w Armenii od początku roku. To bardzo zresztą działa stabilizująco na, na, na sytuację. Azerbejdżan protestował przeciwko tej misji, bo uważał, że ona, jej obecność służy konserwacji konfliktu. No i Armenia sobie wyobraża, że, 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 że jakaś większa pomoc przed Azerbejdżanem właśnie będzie ze strony zachodniej, i, a natomiast nie nadejdzie ona ze strony rosyjskiej. Stąd takie gesty, które Moskwa interpretuje Oczywiście jako skrajnie nie, nieprzyjazne. To są takie gesty, jak na przykład yy, yy, skierowanie do parlamentu yy, do ratyfikacji. Mówię o parlamencie Armenii, yy, statutu rzymskiego, yy, który będzie umożliwiał ściganie prezydenta Władimira Putina, gdyby się pojawił w Armenii. Yy, tutaj MZ rosyjski zażądał wyjaśnień do Armenii tak. w tej sprawie, czy wizyta żony premiera Paszyniana na Kopian w Kijowie z pomocą humanitarną. To jest ciekawe, bo obie strony próbują pokazać teraz światu, są takie bardzo prozachodnie i, 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 i antyrosyjskie, zabiegając o, to, o tę sympatię. To, to wygląda skomplikowanie i mało, mało zrozumiałe dla, dla, dla obserwatora, który tam, który tam przyjeżdża. Ale jeszcze do tego wrócimy, ale jeszcze chciałem dopytać, to dlaczego Ormianie, znaczy ci ludzie, Żyjący w górskim Karabachu nie, ch nie, w nie chcą wpuścić pomocy nadchodzącej z Azerbejdżanu. No na końcu, jeśli tam jest tragedia humanitarna, jeśli oni są głodni, brakuje im lekarstw i tak dalej, to, to dlaczego my wszystko się nie godzą na to? Czy to są tak silne emocje, czy tam po prostu jest miejscowa władza polityczna to blokuje? Jest oczywiście bardzo silna nienawiść, totalny brak zaufania między stronami. Pewnie nie wiedzą, co tam z tą pomocą humanitarną by wjechało. Natomiast też jest taka prawda, że my dokładnego obrazu nie znamy. My mamy bardzo, bardzo skąpe informacje. Stamtąd z, z, z i, i do końca na przykład, ja nie wiem, w, w, na ile to jest inicjatywa lokalnych mieszkańców, na ile to jest inicjatywa władz, jakoś tam inspirowana przez, przez Rosjan, być może, bo też pojawiła się ostatnia informacja, że być może otworzą Ormianie tą drogę przez Agdam, ale dla pomocy którą będzie nadsyłał za porozumieniem z Azerbejdżanem Rosyjski Czerwony Krzyż. Czyli to tak. już byłaby pomoc, która by nadeszła z Rosji, a nie z Azerbejdżanu. Byłaby który... bardziej strawna. Byłaby bardziej strawna. Azerbejdżan jest traktowany jako wróg, nie ma do tego kraju zaufania. Zresztą w drugą stronę też zaufania nie ma. No ale to też pokazuje, że no, po pierwsze determinację pokazuje Ormian tamtejszych, że oni nie chcą być częścią Azerbejdżanu, mieć cokolwiek wspólnego. No, z, jedno, z drugiej strony wiedzą, jaki był wynik wojny i jaki jest układ sił. Natomiast, natomiast też myślę, myślę że ważna, ważna, ważna sprawa jest taka, że, że w tej chwili mamy lato, w tej chwili mamy warzywa, w tej chwili mamy owoce i jakkolwiek można mówić o kryzysie humanitarnym, to z pewnością nie można mówić o głodzie. Aha. I być może gdybyśmy mieli w tej chwili listopad, grudzień, to ta sytuacja by wyglądała inaczej. Zresztą być może się ta sytuacja utrzyma do jesieni, do, do, do zimy. Mamy trochę sygnałów wskazujących, że być może jakieś będzie porozumienie wcześniej, ale gwarancji oczywiście nie mamy. No i wtedy już będzie naprawdę dramatycznie. więc... Natomiast to, że to, że nie ma głodu, nie znaczy, że nie ma katastrofy humanitarnej, bo na przykład fakt, że lekarstwa nie docierają, no to u ciężko chorych ludzi, no to jest bardzo duży problem, bardzo duża komplikacja. No to, że paliwo nie dociera, to też jest problem i ci ludzie nie mogą normalnie funkcjonować. Zresztą być może chodzi Azerbejdżanowi o to, żeby. Ludzie się po prostu zbuntowali, że my tak nie chcemy długo żyć, dłużej żyć, no to niech tu już przyjdzie Azerbejdżan, ale my chcemy, nie wiem, karmić nasze rodziny, my chcemy normalnie żyć, normalnie pracować, a władze tutajsze, tej parapaństwowej, nieuznanej Republiki Karabaskiej, już nie są w stanie tego zagwarantować, tak jak były przez poprzednie trzy dekady, bo tyle to para państwo istnieje. Pojawiła się informacja dwa dni temu, bodajże, że dwa dni temu, czyli w poniedziałek chyba, że. Jest odblokowana. E, jakieś transporty humanitarne zostały odblokowane, ale potem nie było potwierdzeń tych informacji. Ty wiesz coś więcej? E, to jest bardzo szum informacyjny. On wynika prawdopodobnie z tego, że toczą się jakieś intensywne negocjacje w, w, w różnych formatach. Nie sądzę, żeby bez, chociaż być może też bezpośrednie rozmowy pomiędzy przedstawicielami tego para państwa karabaskiego Azerbejdżanem, ale być może przy, przy pomocy Rosjan z sił pokojowych, być może się też toczą jakieś rozmowy w, w szerszych formatach z Armenią czy, 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 czy na przykład z Turcją. I yy, yy, zapewne jest tak, że, że, że na jakimś szczeblu jakaś tam rzecz jest uzgodniona, no i to przecieka do mediów, po czym się ukazuje informacja, że tu będzie odblokowany taki korytarz albo taki korytarz, bo yy, strona azerbejdżańska łączy te dwie sprawy. Mówi, że jak wypuścicie przez Agdam yy, transporty, to my odblokujemy korytarz. Laczyński. Czyli, czyli to, że się pojawiają takie informacje, o których mówisz, to, to jest dowód na to, że się toczą, że jest ruch w interesie, mówiąc kolokwialnie, natomiast szczegółów nie znam. Jeden z moich patronów, z patronów układu otwartego, przy okazji pozdrawiam Państwa wszystkich, bo możecie przysyłać pytania, jak, jak wiecie, na Discordzie. Komunikujemy się, jeśli wiem, wcześniej o jakiejś rozmowie, którą przeprowadzę nie zawsze jest taka możliwość, ale staram się informować, i wtedy wasze pytania mogę zadać gościom. Maciej 1924, tak się podpisuje i pyta, tak naprawdę, w czym interesie jest trwanie tego konfliktu, jako otwartej rany? Jakby... Trwanie konfliktu jest w interesie Rosji, tak. która przez to yy, ma pretekst do utrzymywania sił pokojowych i oddziaływania na obie strony konfliktu. W interesie Rosji nie jest rozwiązanie tego konfliktu takie całkowite zupełne, no bo wtedy Rosja nie będzie nikomu potrzebna ani jednej, ani drugiej stronie. To jest bardzo prosta i krótka odpowiedź. I jeszcze jedno pytanie, które zadał Maciej 1924, tak podpisuje się, czy zakończenie konfliktu. Chociaż trudno je sobie wyobrazić, będzie miało realny skutek reemigracji powrotu, powrotu ludzi do domów. Pewnie ma na myśli Ormian, którzy Azerów, przepraszam, którzy. którzy no, opuścili, tam było bardzo, tam łącznie prawie milion ludzi od początku wojny musiało wyemigrować. Szacuje się w sumie na 800 tysięcy, przy czym głównie to były osoby, które, które mieszkały w tych tak zwanych terenach okupowanych, tych wokół, tak. nie w samym Karabachu, bo to... w samym Karabachu ich było mało. Czyli w mhm. tych terenach między Karabachem a Armenią, tak. między Karabachem a Iranem, czy też ze wschodniej strony Karabachu. Mhm. Też część oczywiście z samego Karabachu wyjechała, no i część z Armenii, bo tam też mieszkali Azerbejdżanie. Tak. Ja słyszałem liczby: 700 tysięcy ci wewnętrzni, tak zwany IDP, czyli wewnętrzni imigranci, i 300 tysięcy. Azerbejdżan przez lata podawał, że milion uchodźców, czy też jak mówiąc poprawnie, w większości to byli przesiedleńcy. Różnica jest taka, że uchodźca zmienia państwo pobytu, a przysiedleń... tak. w przypadku przesiedleńców, mamy do czynienia z migracją wewnątrz państwa. Zresztą migranci, wewnętrzni przesiedleńcy są gorzej chronieni. Prawem humanitarnym, a tutaj większość stanowili właśnie wewnętrzni przesiedlańcy. Natomiast jeśli chodzi o stronę ormiańską, to Armianie ar, to byli wszyscy uchodźcy, no bo oni mieszkali w Azerbejdżanie, w Baku, w innych miastach i m, ich około 400 tysięcy wyjechało. To, mm -hmm. to jest ta skala. No więc, więc te powroty już następują, aczkolwiek to jest długi proces, bo tam po pierwsze trzeba rozminować, rozminować teren, po drugie trzeba stworzyć. To jest warunki. Z ogromna, tak, ogromna ilość. Tak. No ja mówię, kilkanaście ogromna ilość zawodzić. Teraz mamy Ukrainę, ale do, do tej pory to jedno z było z najbardziej zaminowanych miejsc na świecie. I to było zaminowane przez Ormian. No, Przez Ormian, tak. tak. Bo też często taki mamy obraz z jednej. Więcej sympatii jest w mediach światowych, zdecydowanie po, po jednej stronie, i, i, i jest dużo ciepła po stronie Ormian, pokazywani a, jako agresorzy Azerowie, no ale tu po obu stronach było bardzo bardzo ostro. Tu było bardzo ostro po obu stronach i, i yy, na pewno to nie jest konflikt, konflikt czarno-biały. Tak. Natomiast w Azerbejdżanie były takie symulacje robione i losób by chciało wrócić, no i pytanie były zadawane. Takie, czy wrócisz, jak, jeżeli tam nic nie będzie, to po prostu Twoja ziemia, Twoja ojcowizna, no to tam 10% chciało wrócić. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale mniej. jeżeli Ci odbudujemy dom i tam będziesz miał gdzie mieszkać, no to chciało 20%. Jeżeli tam będziesz Bo tam miał... są, powiedzmy też, tam są miasta, które są zburzone, tak. To... No Takie widmowe miasta, tak. No, tak jak jest takim miastem tak. widmowym, na przykład miałem okazję tam być z i to trzeba odbudować, no to jest na wiele, wiele, wiele lat proces. Te powroty już są, bo jak coś pojedynczy, ludzie już tam mieszkają, no ale to, to właśnie jest ściśle reglamentowane. Natomiast jak zadano pytanie, czy wróciłbyś, jeśli miałbyś tam a, dom, B, prace, 3C, jakieś instytucje społeczne, bank, telefonie komórkową, no to około 80% ankietowanych, chociaż już tam 30 lat żyją, czy, czy nawet się wręcz urodzili poza Karabachem, czy poza obszarem konfliktu. Deklarowało chęć, chęć, chęć powrotu. Także, także tutaj można powiedzieć, że, że te powroty będą trwały. Natomiast Właszcza, trudno sobie że... wyobrazić powroty Ormian do miast Azer Azerbejdżańskich. Zwłaszcza, że tych no, dzisiaj Azerbejdżan jest państwem dużo bogatszym. Nie? To, to widać te pieniądze z gazu rzeczywiście zmieniły bardzo. W Baku to widać, to widać bardzo i pewnie też jakby siła państwa, z, jego zdolność do odbudowy jest dzisiaj większa niż kilkanaście lat temu. No Baku... Yy... I infrastruktura, bo w całym, hmm. w całym kraju powstały drogi, lotniska i tak dalej. Natomiast to, to cały czas jest nie jest bardzo bogaty kraj. Nie, no oczywiście. To, ale, jest, ale jest bardziej bogaty niż jest, e, jest, Armenia. I ma większy, oczywiście, większy ma potencjał, większą ludność. No, porównajmy, to jest 10 milionów tak. ludzi, a tu mamy w Armenii nie wiem, około 2 milionów ludzi, więc to jest ta, ta skala. Chociaż oczywiście mhm. Armenia mhm. ma jako mhm. aktyw bardzo bogatą i wpływową diasporę w wielu państwach, co też się oczywiście liczy. A jaka jest możliwość, no wyobraźmy, no bo tak, jaka jest możliwość rozwiązania e, tego? No bo z jednej strony Paszynian uznał integralność terytorialną Azerbejdżanu, tak? Czyli jakby już uznał, że nie, nie roszczą pretensji do górskiego Karabachu. Na to Azerowie mówią, no tak, ale tam jeszcze są wojska, tam jeszcze są wojska armeńskie, czy jakieś takie, no wspierane, e, wspierane przez Armenię. No załóżmy, że dojdzie do jakiegoś porozumienia. No są ci, Ormianie, którzy tam mieszkają. Tak? Azerowie mówią: My im damy wszystkie prawa socjalne, damy im wszystkie takie same prawa, jak mają Azerowie, tylko muszą przyjąć paszporty, obywatelstwo Azerbejdżanu. Czy to w ogóle Twoim zdaniem jest możliwe? Czy ci ludzie są w stanie przyjąć paszporty, czy raczej będzie tak, że będą po prostu emigrować do Armenii? Czy też. Po prostu ten konflikt jest nierozwiązywalny, bo nie wyjadą stamtąd i ani nie przyjmą paszportów, ani nie wyjadą. Tutaj poruszyłeś kilka, kilka problemów w jednym pytaniu, to może tak po kolei tak. spróbuję. Rzeczywiście, Baku deklaruje, że Ormianie Karabasy będą traktowani jak wszyscy inni obywatele Azerbejdżanu pod warunkiem, że przyjmą paszport azerbejdżański. Ewentualnie mają wybór, mogą wyjechać. Natomiast My dokładnie nie wiemy, jaki Azerbejdżan ma pomysł na tych ludzi, jaki ma pomysł na integrację ich zresztą społeczeństwa, czy ta integracja jest możliwa przy tym poziomie nienawiści. No i są sygnały, że Azerbejdżan nie będzie przeciwny, mówiąc eufemistycznie, wyjazdowi większej grupy Ormian. Mianowicie jeden z dość ważnych parlamentarzystów wypowiadał się ostatnio, że osoby, które przyjęły obywatelstwo rosyjskie będą musiały wyjechać i osoby, które popełniły przestępstwo, Przeciwko Azerbejdżanowi będą musiały wyjechać. No, jeżeli nie wyjadą, to będą, będą ścigane karnie. No i można sobie wyobrazić sytuację, że w zasadzie wszyscy będą musieli wyjechać, dlatego że każda osoba, która brała udział w pierwszej bądź drugiej wojnie karabaskiej w jakikolwiek sposób, no może zostać uznana za przestępcę, bo tutaj brała udział w zbrojnym buncie przeciwko legalnej władzy, więc jest przestępcą, więc no, albo idziesz siedzieć, albo wyjeżdżasz, więc, ale nie wiemy, nie wiemy właśnie, jak Azerbejdżan sobie to wyobraża i rzeczywiście Armenia uznaje integralność terytorialną Azerbejdżanu łącznie z Karabachem, ale powtarzam no i tutaj też, myślę, świat się do tego przychyla, że prawa Ormian, którzy zostaną, powinny być zagwarantowane, dlatego, że integralność terytorialna nie oznacza, że mogę robić na swoim terenie, co chcę z ludnością. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wbrew pozorom, porozumienie. Jest bliskie y, oczywiście diabełtki w szczegółach. Mówiliśmy o drodze łączącej Azerbejdżan z nakiczewaniem, co do zasady jest zgoda. Jest szereg technicznych szczegółów, których y, dogadywanie może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Natomiast y, zaczęliśmy od tego, y, czy jest możliwa nowa wojna. I jako pierwszy argument, że ja nie. Nie, nie przewiduje takiego rozwoju. Powiedziałem, że Azerbejdżan nie chce konfliktu z rosyjskimi siłami pokojowymi. Natomiast drugi argument jest taki, że obecnie u władzy w Armenii jest człowiek, który jest gotowy, jest skłonny podpisać porozumienie. Natomiast gdyby do wojny doszło, no to prawdopodobnie wzrosną nastroje antypaszynionowskie w Armenii. Paszynion zostanie uznany za zdrajcę, za ten, który oddał Karabach, a jakby nic w zamian nie dostał. No i jest wielce prawdopodobne, że pojawią się grupy, które będą chciały go usunąć, a jeżeli on zostanie usunięty, to następny będzie bardziej nieprzejednany. W interesie Azerbejdżanu jest, żeby Paschnian się utrzymał u władzy. W związku z tym oni go mogą oczywiście jakoś naciskać, to jest ich modus operandi, ale y, nie powinni y, tego robić, y, y, przekraczając jakieś tam czerwone linie, bo wtedy y, sytuacja może wymknąć się spod kontroli, mogą stracić po prostu partnera, który aczkolwiek y, 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 nie jest partnerem idealnym, bo tutaj Problemem jest podstawowy, total totalny brak zaufania między stronami, to jednak on stwarza nadzieję, że takie porozumienie będzie podpisane, i ja myślę, że ono jest możliwe. Tak, zgodzę się z Tobą, pod warunkiem, że zakładamy, że wszystko dzieje się, wszyscy zachowują się racjonalnie. Ale w takich konfliktach, w takich sytuacjach, no, czasami no, jeden kamyk rzucony, prawda? Y Rodzi lawinę i ktoś odda jeden czy dwa strzały nie w tym kierunku, co trzeba, ktoś odpowie i to się, taka spirala się nakręca. I często takie wojny nie są zaplanowane i przemyślane, tylko po prostu się spontanicznie dosyć rozkręcają, a potem już żadna strona nie może się cofnąć. Ja to obserwuję ten konflikt od 30 lat mhm. i yy, no muszę się z tobą zgodzić. Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, jest to konflikt, który można porównać chyba do konfliktu na Bliskim Wschodzie, myślę o, o izraelsko-palestyńskim konflikcie. To jest podobnego rzędu, podobnej rangi węzeł, czy, czy podobnego stopnia skomplikowania węzeł. Może troszkę na, 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 na inną skalę oczywiście, ale, ale jeśli chodzi o, o wagę problemów, czy o rodzaj zapętlenia, no i też, też długość, bo to jest konflikt, który się nieprzerwanie toczy od na 1987 roku czyli już dobrze ponad 30 lat w tym czasie miał różne koleje w tej chwili moim zdaniem to już nie jest konflikt karabaski Dlatego, że, że obie strony uznają, że Karabach jest częścią Azerbejdżanu. Tutaj Armenia jeszcze walczy o status jakiś dla Ormian karabaskich, natomiast sam Karabach już uznaje jako część Azerbejdżanu. No, to już jest konflikt międzypaństwowy, armeńsko-azerbejdżański, gdzie podmiotami konfliktu są, są dwa państwa. Ten aspekt już był wcześniej obecny, ale teraz to jest czysto według mnie konflikt międzypaństwowy. No ale to jest cały czas ten sam konflikt. Inna odsłona tego samego konfliktu. Natomiast e, oczywiście ten element irracjonalności trzeba brać pod uwagę, ale właśnie ma to do siebie, że, że e, te, te, te czarne łabędzie po prostu jakoś nadlatują e, e, i, i, i nie możemy nic na to poradzić. Znaczy, Możemy przypuszczać, że gdzieś się czają, ale kiedy się pojawią, w jakiej formie nie. No więc, w, 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 sądząc po prostu po tym, co obie strony prezentują i y, śledząc jakieś tam sygnały docierające z baku, z Erewania, y, sądzę, że te że, 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 że strony, strony się mogą porozumieć. Y, że oczywiście to nie jest łatwy, to nie jest szybki proces, ale, ale, ale jest, jest możliwy. No i oczywiście tego, tego wszyscy życzymy, bo, bo to jest konflikt, na którym wszyscy cierpią tam w regionie. Wszyscy, zwłaszcza jak z takiej strony ludzkiej, no to znacz znacznie lepiej ten region. Mi się zdarzało być, zdarzyło mi się być po obu stronach i w obu miejscach tak, czułem się bardzo dobrze. Dobrze jest. Spotkałem mhm. miłych, dobrych ludzi. Oba miejsca są piękne. E, właściwie, jak się z zwykłymi ludźmi, to owszem, nie lubią tamtych drugich, ale wcale nie chcą wojny i chcą normalnie, e, normalnie że słyszałem takie głosy, że my byśmy się dogadali, gdyby nie politycy, tak? gdyby ludzie tu mogli. E, e, Miałem takiej emocji. Tak? No to jest zupełnie coś innego niż e, wojna, którą obserwujemy: Rosja, Ukraina, która jest taka biało-czarna dla nas. Nie? Tam zupełnie jest. E, Zupełnie, zupełnie inny wymiar. Wiesz, to ma... nienawiść jest bardzo duża i, i tutaj dużo krwi zostało y, y, złej, I rozlanej. Y, natomiast rzeczywiście ludzie są dobrzy po obu stronach i ludzie cierpią po obu stronach i to jest fakt. I ludzie, Ale też jest, jest, jest ta nienawiść, jest napięcie, ale też jest takie marzenie o tym, żebyśmy normalnie żyli. Tak, tak, tak. To jest ważne. Bardzo ci dziękuję Wojciech Górecki ośrodek studiów wschodnich. Dziękuję Państwu to wszystko na dzisiaj. Napiszcie, co o tym sądzicie. Myślę, że będziemy do tego wracać. Ja spróbuję pojechać tam jeszcze raz może mi się uda wjechać, wtedy na pewno o tym pokażę Państwu i opowiem, jak wygląda tam sytuacja. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia Nagraj to! W blisko.